Nadszedł upragniony przez wszystkich uczniów, ale także nauczycieli, koniec roku szkolnego. We wszystkich szkołach odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym apele. My zajrzeliśmy z kamerą do zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. Były podsumowania, życzenia udanego wypoczynku, ale wcześniej nagrodzono najlepszych. Osobiście chcę Wam pogratulować. Agata jest uczennicą drugiej klasy Technikum Hotelarskiego. Na średnią 5,3, najlepszą w szkole, musiała ostro pracować cały rok. Trzeba poświęcać trochę czasu, tak codzienna taka jest praca w zasadzie. No, trzeba być zdyscyplinowanym, tak się zorganizować dobrze, ale no, myślę, że jakby ktoś chciał bardzo, to wszystkim może się tak udać. A ulubiony Twój przedmiot? Język niemiecki i matematyka. A teraz czas na zasłużony wypoczynek. Także dyrektor i kadra nauczycielska w dobrych nastrojach kończą rok szkolny, bo wszyscy wykonali kawał dobrej roboty. Jeśli chodzi o egzaminy kwalifikacyjne, to w czwartek zdawało tutaj ponad 100 osób, zarówno uczniów, jak i słuchaczy, kwalifikacje zawodowe w 5 zawodach. To jest naprawdę ogromna ilość uczniów i słuchaczy, jak na możliwości szkoły, która funkcjonuje w tym środowisku. Bardzo, bardzo duże. No, wyniki, czekamy teraz wszyscy na wyniki, ale jak co roku one są powyżej średniej wojewódzkiej, myślę, że to się potwierdzi. Ale chcę wspomnieć również o rekrutacji szkoły. Bardzo, bardzo jestem, nie tylko ja, zadowolona z wyników rekrutacyjnych. Mimo niżu w tym regionie transgranicznym nasza szkoła się rozwija. 3 oddziały na rok 2018-19, czyli to jest sukces. To jest sukces, że wciąż jesteśmy atrakcyjni, jeśli chodzi o nasze oferty i bardzo dużo młodzieży z tego korzysta. Także cieszymy się bardzo. Szkoła w Biedrzychowicach jest szkołą marszałkowską, regionalną, do której uczęszczają uczniowie z 6 powiatów. Z naszej perspektywy szkoła w Biedrzychowicach to perła w koronie szkół marszałkowskich. To, że kolejna inwestycja jest tutaj realizowana, to jest potwierdzenie tego znaczenia szkoły w regionie, subregionie dla zabezpieczenia kadr rozwijającej się turystyki. Rzeczywiście wyniki egzaminów zawodowych są tu najwyższe z możliwych, wyższe od średniej wojewódzkiej. Dzięki temu absolwenci znajdują łatwo pracę, a to jest przecież dla tych młodych ludzi bardzo ważne. Tymczasem młodzi ludzie udali się na letni wypoczynek. W czasie wakacyjnej przerwy na terenie szkoły nadal będzie wiele się działo. Tuż przy szkole trwa kilkumilionowa inwestycja. Powstaje tu nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego.